Uff, jajebiks. Pewnie zastanawiacie się, jak się tutaj znalazłem. Może, żeby wam to dokładnie wytłumaczyć, zacznijmy od początku. Co jest? Co się stało? Krzysiu, dobrze, że jesteś. Wpadłem na kolejny genialny pomysł, dzięki któremu zostaniemy milionerami. O nie! Ja w żadne twoje biznesy nie wchodzę. Za każdym razem, kiedy wpadasz na jakiś genialny biznes, kończy się to fiaskiem, albo przynajmniej obrażeniami fizycznymi. Krzysiu, tym razem będzie całkowicie inaczej, ponieważ wpadłem na pomysł dwa razy genialniejszy i całkowicie bezpieczny. Otóż, kiedy sobie smacznie spałeś, założyłem w twojej kuchni galę Fail MMA, gdzie największe gwiazdy internetu będą się napierdalały na śmierć i życie. Ale to nie jest bezpieczne. Dla mnie jest. I dla widzów też. Poza tym pomyśl, ile pieniędzy zarobimy. Każde dziecko w wieku od 5 do 12 lat będzie chciało taką galę zobaczyć. No dobra. Kto będzie walczył? No jak to kto? Ty, Krzysiu. Po moim to lupie. Nie zgadzam się. Nie wchodzę w to. Krzysiu, nie masz się o co martwić. YouTuberzy są łasi na hajs. Wszystkie walki MMA są ustawiane. Myślisz, że taki klocuch zdobyłby pas mistrzowski, napierdalając się naprawdę? Kruszwil też? Nie! Kruszwil napierdala się naprawdę. Zajebałby cię. No dobra, zaufam ci, ale tylko ten jeden raz. Jak zawsze. No dobra, Krzysiu, chodź za mną! Już wszyscy czekają! Co to za konstrukcja? To ring MMA. Całą noc go budowałem i wydałem na niego wszystkie nasze oszczędności. Został zbudowany z jednego z najtwardszych materiałów, czyli krzeseł. Jak już tam wejdziesz, tak łatwo nie wyjdziesz. A teraz koniec tego gadania, idź się napierdalać i zarabiać dla mnie hajs! Krzysiu, no chyba nie chcesz się napierdalać w koszulce. Natychmiast ją zdejmij! Nie wiem, czy wiesz, Krzysiu, ale jak spałeś, to wytatuowałem ci na plecach naszego sponsora Dupix Forte. Jedyny lek na ból dupy. Co? Dlaczego coś takiego zrobiłeś? Krzysiu, nie martw się, jest permanentny, więc nie zejdzie podczas walki. Ale ja nie chciałem żadnego tatuażu! A ja nie chciałem marudzącego Krzysia. Przestań pyskować, bo to nie pora i czas na takie rzeczy. Poza tym zaraz goście przyjdą. O! Słyszałeś? Już chyba są! O, witam pana! Dzień dobry, słyszałem, że otworzono tutaj nową galę Fail MMA. Tak, najlepsza gala Fail MMA, gdzie gwiazdy internetu napierdalają się na śmierć i życie. To właśnie tutaj. O, no dobrze, przyprowadziłem paru kolegów. A, nie ma sprawy, zapraszam wszystkich. Dzień dobry. Dobry. A, witam pana, witam. O, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. To już chyba wszyscy. Raz, dwa, trzy. Panie i panowie! Kaktusy i domki, witam was na pierwszej edycji Fail MMA, gdzie sławy z internetu, z całego internetu będą walczyć na śmierć i życie. A dzisiaj takie walki jak Krzysiu kontra starszy aspirant Tomasz Kupstad.
zaprosić ze starszym aspirantem Tomaszem Kupsztalem? Krzysiu, od kiedy założył swój własny kanał na YouTube? Jest sławny, więc może walczyć. Ale ja nie mam kanału na YouTube, nie jestem sławny! Krzysiu, ale nie liczy się to, jaki jesteś sławny przed walką, a jaki będziesz sławny po walce. Co? Ale to nie ma sensu! Krzysiu, a myślisz, że dwóch walczących za pieniądze, wyświetlenia, lajki ludzi, to ma sens? Oczywiście, że ma! A teraz czas na przedstawienie naszych sponsorów! Boli cię dupa? Straciłeś wszystkich przyjaciół? Rodzina cię nie kocha, a pies się od ciebie odwrócił? Wszyscy myślą, że jesteś przegrywem? Zażyj Dupix Forte! Lek na mocny ból dupy! Od kiedy zacząłem stosować Dupix Forte, moje życie zmieniło się diametralnie. Rozwiązałem wszystkie swoje problemy. Wróciła do mnie żona, a dzieci zaczęły mnie szanować. Dupix Forte. Dziękuję. Zostałeś zastrzelony przez swojego najlepszego przyjaciela? Wystrzelili cię w kosmos? Zostałeś zamieniony w zombie? A może sprankowano cię za pomocą laleczki voodoo? Kaktus ubezpieczenia. Może i nie pomoże, ale będziesz ubezpieczony. A teraz powitajcie naszą gwiazdę, starszy aspirant Tomasz Kupsztal! Znany ze swojego słynnego kanału, gdzie robi najśmieszniejsze pranki na świecie! Panie Tomaszu, czy chce pan powiedzieć coś przed walką? Tak, przyszedłem zabić Krzysia. Za to upokorzenie, które on mi sprawił, zasługuje tylko na śmierć. Co? Ale co ja takiego złego zrobiłem? Nie odmachałeś mi w sklepie spożywczym, kiedy do ciebie zamachałem. A byłeś raptem tylko 200 metrów ode mnie. Z całą pewnością zasługuje na śmierć. A czy Krzysiu chciałby coś powiedzieć? Nie to nie! Czas rozpocząć walkę! Ze mną nie wygrasz. Pamiętasz tych 300 Spartan, którzy bronili się pod Termopilami? Ja ich wybiłem. Tomek przyjmuje bojową pozycję. Krzysiu jest zakłopotany. Próbuje zareagować, ale ewidentnie widać, że dostaje pierdol. Krzysiu chyba się nie przygotował na dzisiejszą galę. A mógł się domyślić, że taką zorganizuje. Teraz widzimy, jak Krzysiu uderza tą kalaczkiem. Niestety bez efektu. O! Wziął coś twardszego. Tak, to metalowy bret. Niestety wszystkie ciosy z metalowego bretu są amortyzowane przez masę Tomka. Ani nie drgnie. Chyba Tomek jest metalu, albo nawet gorzej. Być może jest nawet tytanowy. Czas na mój śmiertelny cios, który zwali cię z nóg. To jeszcze nie koniec. Bloody, przecież to miało być ustawiane. A no tak, wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Kiedy obstawiałem cały swój majątek na Tomka, musiało mi to wypaść z głowy. Zdarza się. Mało ci? Panie sędzio, proszę przerwać walkę, on mnie
Ja nie widzę żadnych naruszeń. Proszę kontynuować walkę. No i tak tutaj wylądowałem. Dekrzyś. Kiedyś zwykły Dekrzyś. Dzisiaj słynny zawodnik Galifail MMA, który właśnie zaraz polegnie. Może dałbym radę Tomkowi, gdyby nie fakt, że poleciała mi osłonka na zęby. Pora na śmiertelny cios. No dobra. Dałem ciała z tym ustawianym pojedynkiem. Ale to tylko dlatego, że byłem zajęty obstawianiem całego majątku na Tomka. I całe szczęście wygrał. Miałem przeczucie. I wiesz ile wygrałem? 2 dychy. Vladi, mam połamane wszystkie nóżki i jolączki. Co ja teraz mam zrobić? Masz szczęście, Krzysiu, że niedawno założyłem nowy biznes. I będę się tobą opiekować, ale oczywiście odpłatnie. Jajebiks.